Policjanci opublikowali w sieci wizerunek kobiety, zarejestrowany podczas opuszczania toalety na terenie warszawskiego metra. Jest ona podejrzana o przewłaszczenie bardzo wartościowych rzeczy, mundurowi liczą, że internauci będą w stanie im pomóc. Sytuacja miała miejsce pod koniec lipca 2024 roku, jednak dopiero teraz mundurowi zwrócili się o pomoc do internautów. Sprawą zajmują się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Śródmiejskiej Komendy. Chodzi o łączna wartość rzeczy została oszacowana łącznie na blisko 5 tysięcy złotych, przekazał młodszy ASP. Jakub Pacyniak z KRP i Śródmieście. Mundurowi nie sprecyzowali, jakie dokładnie rzeczy przywłaszczyła sobie. Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat podejrzanej, proszony jest o kontakt z policjantami pod numerem telefonu 477238392 lub pod całodobowym numerem telefonu 477239150, powołując się na sprawę krp. p.m. I przecinek 2106-24 Informacje można również przekazywać w formie elektronicznej, pisząc na adrese, mail, e-mail protestet. Funkcjonariusze zapewniają anonimowość osób, zobacz, latami więził kobietę w komórce. Koszmar w polskiej wsi komenda miejska policji w Bydgoszczy udostępniła w swoich mediach społecznościowych nagranie, na którym widać mężczyznę który miał dokonać kradzieży w jednej z drogerii zlokalizowanej w galerii w związku z problemem ze zidentyfikowaniem sprawcy. Policjanci z komisariatu Policji Bydgoszcz Szwederowo zwrócili się o pomoc. Proszą, aby każda osoba która ma informację dotyczącą personaliów domniemanego można tego dokonać zarówno osobiście przy ulicy Wojska Polskiego 4 w Bydgoszczy, jak i telefonicznie pod numerem telefonu 47 751 53 34. Ponadto informacje można zgłosić również za pomocą całodobowych numerów 47 751 52 69 lub 112. Wówczas należy podać dyspozytorowi numer sprawy L.DZ2KR1341/24.